Dzień dobry, witam serdecznie, Dariusz Rozwadowski. Chciałbym zachęcić do przeczytania moich książek. Zaprezentuję tutaj trzy książki, każda z innego gatunku. Zacznę od książki historycznej, takiej popularno-naukowej. Kościół w obliczu rewolucji marksistowskiej, marsz przez instytucje Kościoła katolickiego. Jest to książka o współczesnym kryzysie Kościoła i źródłach tego kryzysu, które należy szukać tych źródeł w ideologii marksistowskiej. I opisuje w książce, począwszy od wieku XIX, od narodzin marksizmu, te zmagania, z samego początku marksizm jako ideologia antyreligijna była wroga chrześcijaństwu, wroga Kościołowi katolickiemu. I na przestrzeni tych lat dochodziło do prób zniszczenia Kościoła przez marksistów. Różnymi metodami opisuje to, jak również opisuje to, w jaki sposób papieże i duchowni przedsoborowi walczyli z komunizmem, jak go diagnozowali, na jakie zagrożenia wskazywali. Opisuję również tu rewolucję kulturową zapoczątkowaną przez szkołę frankfurcką, takich też ideologów jak Antonio Gramsci czy George Lukács. Następnie rewoltę roku 1968 i wdrożenie drugiego marszu przez instytucje. Piszę o współczesnych problemach Kościoła, o pontyfikacie papieża Franciszka, a także w ostatnim rozdziale opisuję problemy współczesne Kościoła katolickiego w Polsce, no i także tę rewolucję kulturową, która coraz większą falą rozlewa się w naszym kraju. Kolejną z książek, również zachęcam bardzo do zapoznania się, do przeczytania tej książki. Jest to zbiór opowiadań historycznych Bohaterowie upodleni. Książka dotyka spraw bardzo, bardzo tragicznych naszej historii, okresu II wojny światowej, ale też okresu międzywojennego, wojen o granicę II RP. No i także tego, jak to państwo funkcjonowało, zamachu majowym, jest to również jego konsekwencja w tych opowiadaniach. Są to cztery opowiadania. Pierwsze opowiadanie zatytułowane List Katyński, które opowiada historię młodego chłopaka, którego ojciec został zamordowany przez Sowietów w Katyniu. I ten jego syn angażuje się w działalność konspiracyjną, walczy w strukturach państwa, polskiego państwa podziemnego, bierze udział w powstaniu warszawskim, a później po wojnie angażuje się w działalność antysowiecką, działa w antykomunistycznej partyzantce. Tak więc tutaj opisuje okupację niemiecką, sowiecką, także właśnie ten okres powojenny. Drugie opowiadanie, zatytułowane Obrońcy Nieba, traktuje o polskich lotnikach. Opisuje wydarzenia na kanwie losów dywizjonu 302, nie tego najsłynniejszego 303, ale tego pierwszego, który został sformowany w Anglii. Dywizjon 302 poznański. Wcześniej też opisuję losy lotników w wojnie 1939 roku we wrześniu, także potem walki we Francji, no i już później bitwę o Anglię, a także to, co działo się po tej bitwie, czyli walka po otwarciu drugiego frontu we Francji. No i jaki też los spotkał, tak? Czy jest tu opisana ta zdrada sojuszników, to też dlaczego na Zachodzie polska historia jest sfałszowana, tak? Bo to właśnie to fałszowanie polskiej historii miało miejsce już wtedy, w tym okresie II wojny światowej. Trzecie opowiadanie, Wyrok śmierci,
traktuje o losach młodego małżeństwa, które działa w konspiracji w czasie II wojny światowej. Oboje zostają schwytani przez Niemców. Kobieta trafia na roboty przymusowe do Niemiec, a mężczyzna do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Po wojnie odnajdują się i próbują ułożyć sobie życie, ale no, jest to bardzo trudne i wklątują się w mechanizm sowiecki i poprzez to opisuje właśnie ten proces też prześladowania i niszczenia żołnierzy polskiego podziemia. No i ostatnie opowiadanie, Zapomniany generał, jest to opowieść, która ukazuje losy generała Tadeusza Rozwadowskiego, ale ukazane poprzez z perspektywy młodego Orlęcia Lwowskiego, czyli młodego żołnierza, którego losy się właśnie krzyżują z losami jego dowódcy. I opisuje tu wojnę polsko-ukraińską, wojnę polsko-bolszewicką, zamach majowy, tak, i to właśnie też, jak potoczyły się losy wielu tych zasłużonych Polaków, dowódców, którzy przeciwstawili się Józefowi Piłsudskiemu i spotkał ich bardzo, bardzo no, okrutny los i okrutna kara za to przeciwstawienie się Piłsudczykom. Tak więc bardzo zachęcam. Jest to książka, która w dość taki zwarty sposób opisuje wiele wątków historii i myślę, że jest to zrobione w bardzo taki sprawny sposób. Mimo, że jest to połączenie fikcji literackiej z wydarzeniami historycznymi, to jest tu bardzo wiele, bo jest to taka lekcja historii, którą naprawdę warto przeczytać. I ostatnia z tutaj prezentowanych książek, jest to zupełnie inny gatunek, jest to powieść kryminalna zatytułowana Katastrofa. Opowiada ona o rodzeństwie, które próbuje wyjaśnić śmierć ich ojca, który jest generałem Wojska Polskiego i zginął w niejasnych okolicznościach. Oficjalna wersja mówi o wypadku lotniczym, natomiast dzieci generała nie przyjmują tego do wiadomości i próbują wyjaśnić okoliczności śmierci ich ojca. Rozpoczynają swoje takie prywatne śledztwo i wplątują się, no, popadają w konflikt, można powiedzieć, wchodzą w taki bardzo niebezpieczny świat służb wojskowych, różnych intryg, rozgrywek politycznych. Bardzo zachęcam. Jest to dla osób, które lubią powieści kryminalne, ale też jest to w takim no, ujęciu też konserwatywnym. Wiemy, że wiele powieści raczej treści takie, można powiedzieć, lewicowe przekazuje tu, natomiast jest tutaj właśnie dużo na temat patriotyzmu, na temat właśnie przywiązania do ojczyzny, pewnych wartości, które uznawane są za fundamentalne i niepodważalne. Także bardzo zachęcam do czytania moich książek. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.